Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft X-Pack. No i sobie dzisiaj będziemy robić takie, można powiedzieć, luźne odcineczki, ten i następny. Także zacznijmy może od serii ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie, pytacie mi, kiedy paczka. No to ja wam jeszcze odpowiem jeszcze raz w sumie. Paczka będzie, jak mi się skończy połowa semestru, czyli teraz aktualnie mam takie 2 tygodnie strasznie zasrane po prostu na uczelni. Są po prostu sprawdziany, wszystko się dzieje nagle, nie? No i prawda, trzeba to wszystko ogarnąć, tak? Dlatego po prostu nie mam czasu nawet na zaktualizowanie paczki, na której ja sam gram, tak? Co dalej? Dalej to może się przełączę na normalną kamerkę, o. Co dalej? Robimy sobie dzisiaj opening paczek. Lootbag. Dlaczego mam ich tak dużo? Od razu mówię. Ponieważ miałem długo uruchomiony Ender Pearl, ten generator. Czekajcie, czy on przypadkiem nie jest cały czas uruchomiony? Sprawdźmy to. No nie, już sobie nie działa, także gitara. No, także widzicie sami. Był sobie tam strasznie długo uruchomiony i już od razu sobie jakby z tego skorzystałem i zrobiłem troszkę vibrant alojów. Tak w celu, wiecie, posiadania ich na przyszłość. A dzisiaj co robimy? Właśnie ten opening, tak? Opening paczek. Loot bag. O kurde. Na serio to działa tylko tak? Nie mogę wziąć wszystkich. No to tak średnio mi to pasuje robienie tego openingu, powiem wam. Ale dobra, no dobra. Weźmiemy sobie jakąś dużą skrzynkę. Podejrzewam, że ta jest dość duża. No, przynajmniej większa od tej. I zobaczymy, co będziemy w ogóle z tego uzyskiwać. Co to jest? Właśnie tom jakiś. Podejrzewam, że no powinien niedługo zacząć wychodzić powoli Tamkrot, ponieważ jest już zrobione API do niego. A jak każdy wie, do Tamkrafta potrzebna jest masa rzeczy. Taki po prostu pierdół, prawda? Typu właśnie... to jest błąd, że ja tak robię. Potrzebowałbym... Czekajcie. Chest. Dobra. Teraz sobie wezmę... Będziemy układać jednak do tych. Zobaczymy po prostu, co z tego wszystkiego uzyskamy. Czy to będą jakieś takie fajniejsze rzeczy, czy może takie rzeczy do kitu. Słyszycie tego zombiaka? On jest gdzieś tutaj, nie wiadomo gdzie on jest. Ponieważ no on niestety jest gdzieś po tych, po wykopaliskowych tych dziurach, nie? No i niestety no nie mam za bardzo jak tego zrobić. Lecimy dalej. Kiedyś, wiecie co, było takie fajne... No tak. Zapomniałem, zaktualizować moda, który to naprawia. Tak, cała gra się zwieściła i właśnie jest crash. Także małe cięcie i widzimy się za chwilę. No i dobra, już jestem. Czytujemy sobie ponownie nasz zapis gry. Ogólnie co chciałem jeszcze powiedzieć. Ogólnie to... ten pomysł właśnie na ten opening, nie? To właśnie widz mi podsunął. Napisał, a może być właśnie Xalion zrobił taki opening. Tych pierdolników, bo pewnie masz ich dużo. No to faktycznie mam ich dużo, nie powiem, że nie. I właśnie przynajmniej może bug opener, właśnie tego potrzebowałem. Zobaczymy, jak to działa. Stone, jakiś tam quick, coś tam. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle wszystko mamy. Dobra, nie mam oczywiście stone'a. Cobblestone. O. Bo sortera odłączymy, tak akurat 5 potrzebowałem, chociaż nie, więcej chyba to potrzebowałem. Masz tyle, niech się zrobi. Bo może to się będzie dało jakoś, wiecie, teraz szybko wszystko to robić, zaraz zobaczymy. Bug opener, no zaraz zobaczymy. O, mapka się teraz będzie wczytywać, to będzie pewnie jakiś drobę FPS-ów. Dobra, dzisiaj już mi wystarczy. Czekajcie sobie, o, zostawię to wszystko. W sumie to mogę, o, wszystko zostawić, co mam poza tym, to sobie, wiecie, włożę tutaj, nie?
Dobra, bug opener. I teraz nie wiem, gdzie to się gdzieś kładzie, czy coś? Nie wiem, połóżmy tutaj na przykład. O, jakie fajne! O, to mi się podoba. Widzicie, może automatycznie nam zbiera. W sumie to bym mógł zrobić do tego system, żeby mi od razu do skrzyń nawet wkładało, ale dobra. Mapka kolejna. Ten cooldown jest tylko strasznie długi, ale to... Przeżyjemy to. Kompasik, o! Właśnie, spoko, że te enchanted booki lecą, bo jak wiecie, teraz nie da się jakby... bez tych booków wszystkiego ogarnąć. Iron chest plate. A ten ząbek mi działa na nerwy, nie? Nie wiem, o, może tak po prostu zrobimy, patrzcie. Albo kilka zrobimy ich, ohohoho, tak jest. Kilka zrobimy tych bug openerów. Będziemy tak, wiecie, otwierać, nie? O. Dobra, to niech się na przykład otwiera, tak? I dupa, już się więcej nie otworzy. Najgorzej to będzie trzeba tak wszystko ręcznie zbierać, nie? Na szczęście tutaj się da normalnie to już zrobić. No, dyski sobie troszkę zapełnię, nie powiem, że nie. Dobra, bierzemy w takim razie kolejne loot bugi. Na początku te common. Ciekawe, jaka będzie różnica pomiędzy tym, a na przykład legendary, nie? O! Jakieś runki, co to jest w ogóle? Dobra, full. Full. I full. No teraz to będzie szło dużo lepiej, tak? Tu widzimy... O! To też się będzie przydawać, tak? Chociaż w sumie zrobiłem już ten inny reaktor, tak? Także to iridium, nie wiem w sumie na co mi nawet by było potrzebne. Czekajcie, iridium. Do czego na przykład to jest używane? No, za dużo zastosowania to tego nie ma. O! Tu jest! I bym chciał na przykład zrobić Quantum Bodysuit. To tutaj będę tego potrzebował. No to dobra, nie no, czyli jednak coś tam jest, tak? A Diamond nawet lecą, patrzcie, z commonowych. Nie jest źle. O, włożymy tak. Dobra. I hop, hop do skrzynki. No, dwie skrzynki mi już widzę na pewno nie wystarczą, tak? Także będzie trzeba zrobić na pewno więcej. To się otwiera, tutaj też widzę, co to jest. Unbreaking. Dobra. Okej. Bez kitu może w sumie zrobię ten... dobra, faktycznie. Może bez kitu zrobię ten system, który mi będzie, wiecie, wkładał od razu do jakiegoś inwentory, no bo tak powiem wam, że no ciężko stąd będzie wszystko ogarnąć. Tu mamy sobie jakiś seed, znowu ten iridium, tak? Fajnie, że dużo tych tomów się robi. To mi się podoba. Ja czekam na jakieś awesome rzeczy może z modów, żeby na przykład oszczędzić jakiś czas, co nie? Spoko by było. Tylko że kurczę, nie mam takich dużych skrzynek też, nie? Czekajcie, ja muszę to coś zrobić, bo zaraz mnie szlach po trafinie. O Boże, przypadkowo kliknąłem shutdown. Dzięki, Minecraft. Szanuję mocno. Przynajmniej teraz już się da normalnie wczytywać tą grę, nie? Nie trzeba tak jakby... że tak powiem... Szkoda, że exp nie leci jeszcze z tych bugów. O, to byłoby fajne. To byłoby fajne. Gdybym miał tam te skrzynki, te wiecie, te diamondowe już, to bym mógł zrobić tutaj sobie naprawdę taki fajny system do otwierania. Ale no, nic z tym na razie póki co nie zrobię. Robimy dalej, loot bug. Jesteśmy w połowie tych skrzynek, tych commonów, także nie jest źle. Hop, 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 hop. Lecimy dalej. Fajnie, że niektóre, wiecie,
zawierają na przykład po 4 temy, niektóre, prawda, tam 2, a nie tak, że na przykład tylko po 1, nie, bo to byłoby straszne w sumie. I fajnie, że właśnie lecą takie też bardziej wartościowe rzeczy, jak Diamondy. O, widzicie? Fajne rzeczy są. Dobra, już to będę powoli zgarniał. Stąd wszystko też. No i właśnie mi brakło skrzynek, już teraz to wiem. Może gdzieś tutaj się jeszcze da, o. No za dużo nie nawaliło. Ale spokojnie. Częstów to my jeszcze mamy pod dostatkiem. Tego już nie otworzę, nie? No już weźmiemy łapką normalnie. No to jak nie tutaj. Na przykład tutaj, nie? O, potąd. Dobra, na razie wystarczy. Na razie i tak wystarczy. Tylko to sobie jeszcze włożę. O! Co to? When on fit. Flippers. No coś to na pewno robi z modyfikacji Biomes of Plenty. Ale no nie za bardzo napisali też co. When on fit i tyle wiem. No to się w tym czasie otwiera. Ja to wszystko wrzucę. To jeszcze. Dobra, a później wiecie, wszystko będziemy... Znaczy to już sobie wypada włożę po odcinku, nie? Do systemu. Tylko że no dysk to mi się troszkę zapcha, tak? Troszkę mi się dyski zapchają. Dobra, lecimy dalej. Loot bugi kolejne. No szkoda, że właśnie one się nie stakują, to byłoby dużo fajniejsze wtedy. Ale też widzę, że nawet szybko to idzie. No to na przykład no jeden torch, tak? No to co to jest? Ale też w niektórych... No enderperełki to akurat już nie jest towar w moim przypadku taki bardzo potrzebny, bo to wiadomo, już teraz mogę mieć ich nieskończenie wiele w zasadzie. Już teraz mam ich na tyle, że na pewno do końca serii tyle nie wykorzystam. Chyba, że będę robić dużo tych transreceiverów. No to wtedy tak. Tytomy będziemy musieli się wszystkiego nauczyć, żeby to wszystko, wiecie. Fajnie można było enchantować. Ja bym poprosił o włożenie więcej. Oj, ale mi nasrało itemów teraz tutaj. Zobaczmy, czy gdzieś możemy coś włożyć. Tu nie, tu będziemy mogli. Aha, to się i tak nie chce zestakować, dobra. No to mamy fulla kolejną skrzynkę, świetnie. Te runki, kuźwa, co one robią? Czekajcie, zobaczymy. Runę. Aha, no dobra. No, za dużego jakby zastosowania, co najmniej w craftingu, no to one nie mają, tak? Ciekawe jak z innymi rzeczami. A fajnie, że też z modów właśnie lecą, na przykład te kryształy z Apid Energy Sticks. One to też są przydatne, patrzcie. A mam ich bardzo malutko, więc tym bardziej. Dobra, chyba już ostatnia partia, dokładnie, ostatnia partia tych commonowych. Także otwórzmy je. I bierzemy się za kolejny level. To będzie pewnie uncommon albo coś w ten styl. Te mapy, po co mi te mapy? Ja map to mam tutaj, o. Diamond kolejny. I tutaj te wszystkie rzeczy. I dobra. Wszystko sobie jest. Pewnie bardzo tą myszkę, słuchaj, tak w sumie się skapnąłem. Dobra, no to kolejne. Loot bug. Teraz epickie? Nie. Teraz uncommon. Właśnie ciekawy jestem, czy epic są... nie, epic są naprawdę niższe od legendary. Na bank.
Bo to będzie tak, common, uncommon, rare, epic, legendary. Tak jest, na bank to będzie. Dobra, zobaczmy w takim razie. Tu widzę, że już jakieś takie dużo sztabek się chyba by nie generowało. Chociaż kurde. No ja póki co za dużo jakiejś takiej różnicy nie widzę, tak? Póki co wypada dokładnie to samo. Ktoś tu mnie próbuje oszukać. Bez kitu. Leci praktycznie to samo. No. Chyba, że takich, no na przykład nie wiem, czy to było gdzieś. No były wszystkie itemy z brązu, no. No tak 2 na 10 bym powiedział. Otwierajcie się jeszcze te. Wszystko sobie, ale teraz te kliknięcia pewnie słychać. Dobra. No, faktycznie, zobaczymy na przykład na przestrzeni, wiecie, common i legendary, prawda? Bo ciekawe co będzie w takim razie w legendary, skoro tutaj jest taki sam shit, jaki jest w commonach, tak? Ja bym poprosił jeszcze o więcej skrzynek. Chciałem wpisać skrzynka. A już niech se będzie. Dobra. Także opening tutaj chyba taki oszukany będzie, taki bardziej pod CS-a bym powiedział. Otwierasz, a i tak gówno z tego masz, tak? Dobra. W takim razie... lootback, kolejne. Nadal te uncommony, tak? Znaczy, no tak, na pewno jest zmniejszona to już szansa dropa, tak? Tu jest na przykład, tam z jakiegoś tam monstera to jest tylko 1%. Tu na przykład było już, nie wiem, tu jest na przykład 5%, tak? Procent. No to... Zobaczymy. Czy to się różni dropem, czy tylko drop szansą, tak? Dobrze właśnie robią takie pierdoły o jakości, jak nie wiem, jak jakieś o te wity, tak, bo to się gdzieś tam na pewno do czegoś przydaje, do jakichś craftingów. Jak ja bym na przykład trafił, wiecie, jakiś tam crafting, Jezu, ale te music diski to mi działają na nerwy już, nie? Albo na przykład paper, tak, gdzieś na pewno się jakiś trafi w jakimś modzie, tak? I cóż, będzie trzeba lecieć po te wszystkie na przykład trzciny, tak? A tak to już będę mieć tam kilka sztuk, prawda? Szkoda, że nie działa w ten skrót spacja, co nie? Chcesz wejść, otwierać to ręcznie, ja jebie. Trzeba być naprawdę już strasznie zdesperowanym człowiekiem. Dobra. Dobra, zaraz idziemy po kolejne skrzynki. Bo niestety, ale już widzę, że mi brakuje. Ja, ale mi te zbroje teraz zasrają mój system AE. To będzie dramatycznie przecież wszystko. Teraz mam, patrzcie. Ten już będzie full, a to będzie każdy jako typ. Także wow. Wszystkie skrzynki zapełnione? No, można tak powiedzieć. Chest, nie wiem, już chestów. To trzeba zrobić, no, szanujmy się. O, no to porobione, nie? Porobione, 7, ale nawaliło? Ale mam jakieś te woody, tak? Wood. No 4. No 9 sztuk, no znośnie bym powiedział, tak. A ja sobie zrobię burdel tutaj. O, jeszcze tutaj.
Dobra. No i oczywiście wiecie, tam od następnego tygodnia już będą takie normalne odcinki, tak? Za ten zamek się muszę wziąć. Wiecie, za ten zamek to może będziemy budowali, nie wiem, na Mikołajki na przykład, co? Zrobię taki długi odcinek. W jaki dzień wypadają w ogóle Mikołajki? Ja zaraz zobaczę, czekajcie. Kalendarz. To jest listopad, to jest grudzień. We wtorek! A wiecie, co jest we wtorek? X-Pack. No. Ja bym poprosił o więcej lootbagów. Dobra, te ankomony widzę, już musimy zakończyć. Epiko na razie nie chce, wypchaj się nimi. Dobra, tutaj tyle powiedzmy, tutaj też jakoś tyle i tutaj też tyle. No, tak jak powiedziałem, za dużej różnicy pomiędzy common a uncommon, no, nie ma. Zobaczymy jak będzie z rar. Bo rare paczki, no to już takie kosy, no może powinny lecieć, nie? Tutaj standardowe pierdały. Po co mi te kany? A czekajcie, to się chyba będzie dało jeść, co nie? Jestem cały na pis full, ja jebie. Aha, bo ja chciałem, wiem, kliknąć i zapomniałem w końcu i kliknąłem w ten disconnect, nie? Ja jebie. Ale zasrane będzie ku... Ja jebie. Później będziemy uczyć tych wszystkich, wiecie. Pierdółek. O, zmieściło się bardzo fajnie. Dobra, no to przechodzimy do kolejnego levela bugów, tak? RAR. W takim razie wszystko zbieramy. A 5 tu zostało. No widzicie, teraz już będzie szybko szło. O, no i już założyłem pewną właściwość, że to będzie to samo gówno. Tylko że, opatrzcie, 5 tu wyleciało. 4. Restaurant jeszcze chyba nigdy nie było. A nadal te... O! Wedding boots. Sartus quartz. To się chyba da jeść, prawda? To się może przydać. Na przykład jak nie będzie mi się chciało iść po jakieś, wiecie, kurczaczki czy coś, nie? Ale no ja z tego co widzę, to jest oszukany strasznie opening. No, patrzcie, wszystko, tylko ten gunpowder jeszcze wcześniej nie widziałem na przykład. Tyle takiej nowości bym powiedział. No, tyle w temacie. Te wszystkie to rzeczy, to się chyba, wiecie co? Da rozłożyć. No nie, niestety nie ma tego moda. Pewnie nie wyszedł, dlatego nie ma. Ogólnie tak, właśnie, pytacie mnie jeszcze o moda Advanced Rocketry, czy jakoś tak on się tam nazywał. To jest taki mod, co dodaje kosmos w takim bardziej zaawansowanym wydaniu. Buduje się faktycznie platformę startową, buduje się rakietę taką naprawdę potężną. I tak się zastanawiam, czego nie dodać. Tylko że dodam go, jak będzie to w miarę już mod stabilny, ponieważ próbowałem go wgrać, ale coś tam się pluł do mnie, nie wiem o co mu za bardzo chodziło. A raczej nie przywiązałem do tego po prostu wagi, tak? To ja będę musiał przejść, bo tu będzie teleport, ale to potem. Przynajmniej już wiecie, co będę robić w następnym odcinku. Dobra, lootbag. Jeszcze 5 rarków. 5 rarków. Dobra. Raz, dwa. Raz, dwa. I raz. No! No nie nawaliło rzeczy, tak? Straszne pierdoły lecą nawet z tego. Dobra, następny level w takim razie. Lootbag. I teraz epiki chyba, co nie? Teraz epiki. Epiki są. No to go. Hop, 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 hop. No. Jak już pewnie zauważyliście, sorki, dropi to samo gówno. No na razie te zbroje, no dobra, lecę, już widzę zbroje, także. No nie fajnie, no. Ja tutaj liczyłem na jakiś taki drop potężny, jakieś kosy, kurcze. O, co to? Co to jest? Summoning Pendulum. O karwasz.
Może coś do przywoływania jakichś mobów, bo patrzcie, zawiera 0 entities. To będę musiał zobaczyć, co to jest. Na pewno będziemy się uczyć też tych enchanted booków. Biom krystal. Messa plateau. Ciekawe, czy jakbym doklinął, to czy byś na przykład zmienił biom. Podejrzewam, że to właśnie od tego jest, ale no mogę się też mylić, tak? Jezu, ale będzie roboty z tym wszystkim. Z przełożeniem tego do EQ, nie? Do AE. Przynajmniej sobie zdobędziemy enchanty. Dobra. Wszystko jest. Otwieramy dalej. Teraz chyba już skończyłem? Nie, jeszcze nie. Jeszcze 3 loot bagi. Dobra, weźmiemy w jednym. No może w dwóch. Jakieś tam ender perełki. I standardowe pierdoły, tak. Dobra, no i teraz uwaga. Loot bag. Legendary, czyli teoretycznie powinien być najlepsze, tak? Powinien tam dropić 100 milionów diamondów na jeden. A już widzę, jak te diamondy dropią. Już wyczuwam je całym sobą, nie? Oszukany opening. No bez kitu oszukany opening. Tego teraz się boję klikać. Akurat middle jest fajnym biomem. Fajny jest odcień tego koloru zielonego na middle. Pamiętam, jak jeszcze robiłem paczkę i ogólnie ogarniałem świat dla Huśka. To właśnie pamiętam, w pewnym momencie przydałeś mi się z jakiejś wersji paczki na nowszą. I pół dnia bez kitu szukaliśmy ładnego biomu z ładną lokalizacją tego właśnie biomu middle. Żeby tam właśnie... Znaczy ogólnie to jest chyba jeden z fajniejszych, prawda, biomów, jeśli chodzi o... jeśli chodzi właśnie o Biomes of Plenty. No i tutaj mamy taką paczkę. I może ktoś z was mi powie, o co chodzi. Not a bed. Czyli nie łóżko. Not a bed. Patrz teraz na opis. No właśnie, to jest jakiś w ogóle easter egg od pana tutaj autora. Ja bym poprosił o porównanie tych dwóch tych. To jest 3550. Dokładnie dropi łóżko, które jest początkowo nazwane not a bed, które też jest łóżkiem. Jestem ciekaw, czy jak włożę to do AE, to czy to się zestakuje jakoś, poczekajcie. Bed, bed. Red bed, not a bed. Dobra, no cóż, ja z tym faktem nic nie zrobię. Mamy sobie, no dużo tego luta teraz, tak? Na pewno to wszystko sobie włożę do, przed kolejnym odcinkiem. Do systemu, tak? Do systemu i zobaczymy ogólnie, ile mi to wszystko na dysku to zajmie. A to będzie strasznie, strasznie dużo w sumie. Dobra, no i to się nie przydało, tak. Dobra, te akurat rzeczy to mi się przydadzą. A tutaj gdzieś włożę na przykład. W tym odcinku zrobimy sobie przejście do reaktora oraz teleporty na działkę, ponieważ zresztą ja wiem, dużo osób mi powie, Xalan, przecież masz te swoje waypointy. Ale ja wam powiem, że jednak teleporty będą nieco ekonomiczniejsze. A dlaczego, to już zobaczycie w sobotę. Także to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć. Znowu zapomniałem się przełączyć na tą scenkę, ale dobra. Do zobaczenia. Łapki do góry, mile widziane. Tu macie linki społecznościowe. Zapraszam. Papatki.